Witam Państwa. W tym materiale zaprezentuję, w jaki sposób przesyłać rozwiązania do zadań domowych publikowanych na platformie Moodle. Po zalogowaniu się na konto ucznia przechodzimy sobie do kursu, w którym jesteśmy uczestnikiem, czyli jesteśmy na niego zapisani. W tym przypadku uruchomię tutaj taki kurs nauczanie zdalne. No i tutaj widzimy taką ikonkę, która wygląda jak dłoń podająca kartkę. No i mam tutaj napisane zadanie testowe, przesyłanie pliku. W tym zadaniu, żeby zaliczyć to zadanie, musimy kliknąć sobie po zapoznaniu się z materiałami, które są w danym kursie. Klikamy sobie na zadanie testowe i tutaj mamy opis, nazwę tego zadania, mamy informację, co powinniśmy wykonać w ramach tego zadania. To jest zdefiniowane przez nauczyciela prowadzącego dany kurs. No i teraz mamy tutaj informację, jeżeli przy danym zadaniu jest ograniczenie czasowe, no to mamy tutaj informację, do kiedy to zadanie możemy złożyć. No i tutaj mamy informację na dole, nie złożyłeś czy łaś jeszcze zadania. Klikamy sobie dodaj zadanie. No i teraz możemy przesłać dowolny plik, czyli po prostu łapiemy sobie taki plik, upuszczamy tutaj, jeżeli to jest przygotowane przez nas odpowiedź, to może być plik graficzny, czyli JPEG czy PNG, może to być dokument Wordowski, dokument z Excela, w zależności od tego, co jest zdefiniowane jako odpowiedź. Możemy też, jeżeli nie mamy na komputerze pakietu Office, możemy oczywiście skorzystać z naszego konta firmowego na platformie Google Suite, tam sobie przygotować jakiś dokument, wyeksportować do pliku PDF i możemy sobie go tutaj wgrać jako plik PDF. No to możliwości już. Najpierw musimy wytworzyć jakiś efekt naszej pracy, no i potem tutaj za pomocą tego formularza po prostu dajemy zapisz zmianę. No i mamy tutaj, jest przesłane do oceny, status, że jeszcze nie jest oceniony. Mamy tutaj informację o tym, że ten plik został jakby załączony. Jeżeli stwierdzamy, że coś tam było nie tak, no to możemy sobie dać edytuj zadanie. Możemy tutaj ten plik kliknąć, usunąć go tutaj. Tutaj mamy usunięcie, możemy sobie go pobrać jeszcze. Tutaj możemy ustawić licencję, z jaką ten plik jest opublikowany. No i tak dalej, i tak dalej. Tutaj kliknę anuluj. Także w ten sposób wygląda przesyłanie zadania. Jeżeli, tak jak mówię, możemy jeszcze usunąć tutaj to zadanie, czyli po prostu tą naszą odpowiedź kasujemy, no i wtedy jakby zaczynamy od początku naszą pracę. Tak wygląda przesyłanie pliku, zadania domowego w formie pliku, czy też zadania po prostu do wykonania. Natomiast istnieje możliwość odpowiedzi też, no, jeżeli zadanie byłoby w ten sposób sformułowane, no to mamy tutaj zadanie testowe, odpowiedź pisemna. No i tutaj mamy dodaj zadanie. No i tu mamy po prostu taki formularz, gdzie możemy po prostu, tak jak w dowolnym edytorze tekstu, wpisać tutaj naszą odpowiedź. Tutaj powiedzmy, wygeneruję sobie jakiś tam przykładowy tekst, żeby skopiować go. No i po zalogowaniu się tutaj wklejam ten tekst. Mogę tu oczywiście też wstawiać jakieś zdjęcia, tak? Czyli możemy sobie tutaj wstawić jakiś obraz też z dysku, czy wgrać go sobie tutaj po prostu. Tu mamy możliwość wstawiania odnośników, filmów wideo z YouTube'a na przykład. Tutaj możemy sobie jakieś strukturę tej naszej odpowiedzi zaproponować, czyli możemy stosować tutaj nagłówki, większe, mniejsze listy wypunktowane, ponumerowane. No tak jak normalnie w edytorze tekstu mamy możliwość tutaj tworzenia tej treści. Możemy też załączyć tutaj plik jako załącznik do tej naszej odpowiedzi. Na koniec dajemy zapisz. No i mamy tutaj informację, że zadanie zostało przesłane do odpowiedzi. Mamy tutaj informację, że odpowiedź zawierała 141 słów. Ja tam akurat tworząc to zadanie dałem ograniczenie, że maksymalnie 2000 słów, no ale nie jest to konieczne w żaden sposób.
No i tak pokrótce wygląda po prostu odpowiadanie w tej formie, udział w lekcji po prostu poprzez realizację zadań zleconych przez nauczyciela. Tutaj też w tym zadaniu mamy, jak wchodzimy sobie na takie zadanie, dokładnie tak samo jak w tym wcześniejszym sposobie, czyli tam było przesyłanie plików, też mieliśmy tutaj temat zadania, treść tego zadania, którym definiuje wykładowca, czy tam prowadzący kurs, czyli tutaj mamy zdefiniowane, jak, w jakiej formie, co mamy zrobić i w jaki sposób udzielić tej odpowiedzi. No i udzielamy tej odpowiedzi, dajemy zapisz i czekamy na pozytywną ocenę. W tym materiale to wszystko. Zapraszam do pracy na naszej szkolnej platformie e-learningowej. Do widzenia.